Dzień dobry Państwu. W kolejnym Wieczorze z Gwiazdą wielka postać polskiej kultury, maestro Jerzy Maksymiuk. Dzień dobry, maestro. Jestem bardzo zaszczycony. Jest to wyjątkowe spotkanie, ponieważ ten rok to jest 85. rocznica urodzin maestra. Mówimy o tym wprost, nie będziemy tutaj kokietować publiczności. Maestro, wszystkiego najlepszego w imieniu własnym. Dziękuję bardzo. I wszystkich osób, które Pana podziwiają od lat. Najbardziej ból mi wywołuje określenie daty, no ale taka ona jest. Czy to, że Pan łączy w sobie te trzy wielkie umiejętności bycia dyrygentem, kompozytorem i pianistą, pomaga Panu w pracy której najbardziej? Jako odtwórcy, czy jako twórcy, czy jako dyrygenta? Która z tych trzech rzeczy... Opowiem po kolei. Dyryguję koncertem. Rachmaninowa koncert numer dwa. Wiem, ponieważ sam byłem na estradzie, wiem, jak trudno wyjść w ogóle na estradę. Jeżeli widzę, że jeszcze nie ma pianisty, to czekam sobie spokojnie. Czekam, bo przypomniałem sobie fakt, że w Reykjaviku pianista, który był laureatem konkursu Czajkowskiego, największego konkursu, znany, który grał ten koncert 273 razy, nie wychodzi na estradę, nie może wyjść na estradę. Chyba nie może mieć takiej tremy artysta. Muzyk może mieć taką tremę. Na szczęście grałem utwór współczesny i opowiadałem o tym współczesnym utworze. I to dokładnie trwało 17 minut. Kiedy pukałem, za krzesło postawił pianista. W końcu zagrał, niebiańsko zagrał. Ale wyszedł na ten koncert. W końcu wyszedł. Wobec tego, ponieważ sam grałem na estradzie, wiem, co to znaczy wyjść na estradę. Oczywiście, kiedy piszę muzykę, jako dyrygent, wiem, co napisałem jako kompozytor. Oczywiście, im wiedza jest szersza, rozleglejsza, bogata, no to tym lepiej, ale trudno od szczypka, który ćwiczy, teraz na przykład Krzysztof Jakowicz, my tu sobie rozmawiamy, w moim wieku jest i dalej ćwiczy gamy. I teraz ćwiczy, bo tak jest uparty, żeby coś wiedział o dyrygenturze. Bo o wychodzeniu na estradzie wie. A dyrygent, żeby o psychologii. I tego się nie można nauczyć. Ale czasami nadmiar wiedzy to też nie jest dobrze. Musi być jakaś proporcja. Tu maestro wywołał swojego przyjaciela, profesora Jakowicza, z którym w dziekance mieszkaliście w jednym pokoju. Tak. I ja bym chciał wrócić do tego epizodu, bo on jest niesamowicie barwny i ważny. Przemalowałem łóżko, tak. No właśnie, tu profesor Jakowicz o tym wspominał, ale łóżko to dopiero był początek tej całej pięknej podróży państwa. Mieszkaliście w dziekance. W dziekance. Proszę sobie wyobrazić, że dwie postaci polskiej kultury, wielkie postaci, mieszkają w jednym pokoju. To znaczy, był to pokój niesamowity. Proszę nam powiedzieć, jakie to były czasy, bo to były czasy Państwa młodości, ale już wtedy zwracaliście się do siebie per mistrzu, co miało jakby podnosić Waszą rangę w oczach i dawać Wam impuls do pracy, tak? Bo tak to profesor Jakowicz tłumaczył. Zwykle dzwonimy do siebie i powiem tak, mistrz był uprzejmie długo do mnie nie dzwonić, ale powiem teraz, byłem na wystawie pana Marca, rozmawiałem z panem Włodzimierzem, o muzyce i wspomnieliśmy siebie, że ćwiczysz. Czy ćwiczyłeś o godzinie, która teraz? Druga godzina 13. Na pewno ćwiczy. I obiad będzie jadł zaraz, ale teraz ćwiczy. Takie zamiłowanie muzyki i taka potrzeba tej muzyki. Kompozytor dobry, Szostakowicz, nie trzeba dobry ani zły. Prawdziwy. Nie może nie pisać. Jeżeli I taki wypadek był z Dmitrem Szostakowiczem. Ostatni wielki geniusz muzyki. 1906 roku się urodził. Kiedy nie bardzo wiedział, był pewny, co ma napisać, przepisywał nuty. Czyli cały czas był w twórczości. Musi pisać. Także wykonawca co innego, ale twórca musi to robić. Nie może tego nie robić. Żeby nie wypaść z pewnego trybu. Nie.
pcha coś, dusza, ciało, no, pcha coś do tego, że musi. I jeżeli ktoś nie pisze, to albo jest chory, albo nie jest naprawdę komputer. Fotograf, jeżeli nie fotografuje, to nie jest jego zawód. Kamerę będzie miał tutaj. Prawdziwy, no taki prawdziwy oddany sztuce. A tutaj marginesowo nie można być oddany sztuce, ponieważ to jest za wielki ogrom tego wszystkiego. Czyli twórca musi być od początku do końca oddany. Absolutnie. Nie ma pory dnia, nie ma dnia, święta, nie ma żadnych takich sytuacji, bo to jest w człowieku, to musi funkcjonować tak jak oddech. To musi istnieć stale, tak jak oddech. No, dobrze. Bez oddechu. Chanel kochała jednego mężczyznę tylko. Nikogo więcej nie kochała. Jaka to musi być moc? Ja często porównuję do państwa obiektywu, do lajki numer 6, którą uwielbiam i którą nawet kiedyś miałem, ale talent do fotografii zero. Wobec tego dałem spokój. Bo państwo, w soczewce jest tylko pewien fragment. Jeżeli patrzę tutaj, to widzę tutaj pana Wodka, wszystkiego. Aparat. Teraz ta szklanka jest aparat. Tylko tę szklankę widzę, odbicia. Ale ile widzę w tej szklance? I to jest soczewkowanie wszystkich dyspozycji wewnętrznych, umiejętności, intuicji, wyobraźni, fantazji uporządkowanej, kryteriów w jednym punkcie. Nuta. Malarz, obraz, tylko kolor, ten kolor znaczy. Czyli to jest takie wyobcowanie od rzeczywistości i skupienie nie, się na detalach. Skomasowanie. Tak, skupienie się na detalach. Dlatego ja zaczynam lubić wiosnę, ale mówię, że pora roku to moja jesień. Mówię, dobrze, no a dlaczego nie lato? Dobrze, lato też, wiosna też, zima też, ale jesień. Barwy, najpiękniejsze barwy, bo one są zmienne. Jeżeli wszystkie, no to lubię 20% wiosnę, 20% lato, 25%. Jesień po 25%. A jeżeli tylko jesień, to 100%. No tak. O, soczewkowanie. I dlatego, kiedy studiuję utwór jakiś, teraz zająłem się bardzo Beethovenem, to nawet dla takiego porządku i psychicznego, i organizacji życia nie dyryguje Mozarta, ponieważ blisko. Nawet tak, żeby nie skojarzyłem, że między tymi kompozytorami była tylko różnica wieku 14 lat. Później się tylko 14. Jak człowiek ma 70, a drugi 76 albo 9, to ten sam wiek. Tak. Czyli w pewnym sensie w tym samym wieku. Zupełnie inna muzyka. No, to miara talentu, tego, czego my nawet nie rozumiemy, co to jest geniusz. My nie jesteśmy genialni. Co to takiego? No i często daję przykład. Gram przepiękną drugi temat z koncertu fortepianowego. Szkoda, że tutaj nie ma pianina, ale zaśpiewam. Ti, 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 pi, 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 po, pi, 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 po, pi. Muzyka nie określa niczego, nie opisuje, ale coś sugeruje. Nastrój sugeruje. To, co teraz tak zaśpiewałem, to jakieś takie trochę melancholia. Melancholia, zaduma, tęsknota. Może dziewczyna za kimś tęskni, albo za innymi marzeniami. A tutaj rozmawia z chłopcem, a o czymś innym myśli. Wobec tego za tym myśli. Nie wiadomo, ale nastrój ogólny, liryczny. A teraz zagram kawałek Rojki. Finalna część Rojki. Ti, pi, pi, pi. Ti, 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 ta, ta. Tam to bym zadygował tak. Ti,
A tu. Nawet brzydko wyglądam. O czymś innym, panowie, proszę państwa. Przywołanie tych obrazów samemu mnie pomaga. Inspiruje. Inspiruje. W jakiś... robi mój jakiś taki ład obecny. No i niezwykłą intensywność w stosunku do tego. Nie robię takiego gestu. Ekstremalny gest. Nie wiem, brzydki, niebrzydki. Żeby pobudzić tą masę ludzi, która czeka na te gesty, maestro? Nie, jeszcze inaczej. Żeby samemu przenieść napięcie, które to jest. Na muzyków, którzy siedzą. Wierzę, że to się przeniesie, ale przeniesie się. Jeżeli tu będziemy mieli orkiestrę z szkoły numer 59 i muzyków, przeniesie się. Jeżeli my zaprosimy London Symphony, przeniesie się. Wiem, maestro, bo sam doświadczyłem to, ale myślę, że to w dalszej części wywiadu. Natomiast proszę, bo tu mówimy o dużych formach, a maestro zawsze na początku swojej kariery, kiedy budował Polską Orkiestrę Kameralną, starał się dotrzeć do mniejszej ilości osób, co było taką ideą jakby wstępną do stworzenia tej fantastycznej orkiestry. Bo historia mówi o tym, Zaraz opowiem. Ostatnią płytę, którą nagrałem, to prezent Symfonia w Warszawie. Zrobiła mi prezent właśnie na tą rocznicę. No, niech będzie. Wstydzę się mówić 85, panowie, ale cieszę się, że żyję. Jeszcze energia tam. Płyta się nazywa Perfekcjonista. Perfekcjonistą to jest orkiestra Symfonia w Warszawie. W jaki sposób trzeba zbudować sposób dojścia do czegoś? Jak to zrobić? Stawiam pierwsze pytanie. Jeżeli coś się dzieje nie tak, to pierwsze, dlaczego? To troszkę się nauczyłem w Szkocji, ponieważ tam jazzy. Jeżeli coś robisz i źle, to odpocznij sobie, nic nie rób, panowie. Nikt mi tak tutaj nie powiedział. Stanąłem w miejscu, gdzie trochę sposób myślenia jest inny sposób działania i przyjmowania informacji. Jeżeli raz powiedziane, to tak ma być. Zwykle to, co pokazałem, ten gest, że orkiestra powinna grać, kiedy ruch się skończy. No, prosta sprawa. Ruch do dołu. Kiedy on się skończy? Kiedy ręka drgnie przynajmniej 1 centymetr w górę. Co się dzieje, proszę państwa, z pewnymi orkiestrami? Hiszpania dyryguje. Wszyscy grają. Dzieci, Smith School w Edynburgu. Zostałem zaproszony. 7-latki, 12-latki. Ręka się zatrzymała, nikt nie zagrał. Na koncercie to miałem i to w sali wspaniałej. Orkiestra grała solista rokoko wariacje. I widocznie źle zadrygowałem i nikt nie zagrał. Wobec tego się przestraszyłem i drgnąłem. I wtedy był dźwięk. To się zorientowałem, proszę państwa, tak powinno być. Dobrze, ale w tym miejscu tak jest w Albert Hall, kiedy gra London Symphony. A czy nie można. Nie można inaczej. To jest taka tajemnica. Dlaczego tam? Nie wiem dlaczego. Dlaczego nie w Hiszpanii, nie we Francji, nie w Belgii, nie w Bułgarii. No nie u nas też. Zrobione, jeżeli jestem szefem. Proszę państwa, proszę zagrać dwa dźwięki. Musimy to wyćwiczyć. Zrobione. Ja bym akurat tam miałem inne zadanie. Wspaniałe zadanie, ponieważ byłem Polakiem, który został zaproszony, bo orkiestrę trzeba było albo rozwiązać, albo ona miała być dobra. BBC Scottish Symphony to jest obecnie jedną z najlepszych orkiestr w Europie. A pan ją reaktywował jakby w 1983 roku. Opowiem o swoim przyjacielu. Bohdan Wodiczko. Jadę teraz, mam jechać do Reykjavik. Nie było orkiestry.
Przyszedł Bohdan Wodniczko, on jest bohater takim, mój taki święty. Dyrygent, który jeżeli czegoś dotknął, to coś się rodziło. I spowodował, że ta orkiestra jest w Reykjaviku. Ja miałem takie zadanie, bo szukano takiego człowieka, który no zrobi, że będzie orkiestra. No. Był to właśnie pan. I to padło na mnie. Bardzo się cieszę. Ale wtedy, kiedy zapytałem swego szefa, który czasami miał spotkania z królową, bo kiedy omawiali sprawy muzyki. No trudno by było, żeby Glasgow, żeby Szkoci nie mieli orkiestry. No bo to sprawa jakaś ogólnonarodowa. Tak. Prawie polityczna. U nas to my stale politykujemy tak. Wobec tego tam mi było łatwiej. Ale naród, no naród. Czy jest inny? Jest inny. Nie wiem dlaczego. Dalej nie mam tej odpowiedzi. Dlaczego, jeżeli się raz powie, to tak. A, zaraz. Opowiem na scenę z lotniska. Stałem, pani przychodzi i mówi, że po co pani przyjechała? Oficer, który ma większą władzę niż królowa. Od niego zależy, czy człowiek przejdzie, czy nie. A, przyjechałam Turnera zobaczyć. Nie, malarstwo angielskie. A Turnera, na pewno Turnera pani chciała zobaczyć. Ona oczy w słup. Nie, proszę panią, pani nie przyjechała. Turner jest jednym z naszych największych malarzy. Pani nie przyjechała, żeby malarstwo oglądać. Nie puścił jej. Wszystko dobrze, ale nie wolno, jeżeli ktoś skłamie albo coś. Inne pojmowanie, widocznie. Wobec tego i tak ma być, to tak jest. Dobrze, tak. Łatwiej się pracuje. I tego, pełna wiara w autorytet. I inne rozumienie autorytetu. Wobec tego dla dyrygenta wspaniale. Bo jeżeli coś zrobi, to ma zostać. Panowie, już było dobrze. Gra się znowu nie jest dobrze. Zostaje to. Ale dobrze tak popatrzeć, jak tu jest. W końcu Włosi też zagrają. Najpierw się bawią. Przy pierwszy mój koncert był, pamiętam, w Neapolu. Teraz Ewie swojej najdroższej robię, tak mamy ten ekspres i robię raz kawę warszawską, raz mediolańską, ale robię Napoli secco. Tak, to są piękne przemyślenia, maestro, natomiast ja też tutaj bym chciał się troszeczkę cofnąć w czasie, żeby przypomnieć sobie naszą wspólną pracę, kiedy tworzyliśmy Mazowiecki Teatr Muzyczny, który też można trochę porozmawiać. Operetka, do tej operetka. I uwertura się zaczyna. Ja, maestro, mam tutaj wielką niespodziankę dla pana. Otóż pozwoliłem sobie z mojego archiwum prywatnego odnaleźć naszą pierwszą płytę Zemsta Nietoperza, Chór Filharmonii Narodowej, Polska Orkiestra Radiowa, Zemsta Nietoperza, Mazowiecki Teatr Muzyczny, rok 1900. Bardzo dziękuję. O, wspaniale. No bardzo dziękuję. To jest nasza pierwsza płyta, kiedy maestro zaszczycił mnie tutaj tą... Nie, to razem ja też bym zaszczycony. Wielką inwencją twórczą, ponieważ dzięki tej determinacji, bo to była determinacja, kiedy wszystko się budowało od początku. I ta płyta była nominowana do Fryderyka w 2005 roku, kiedy teatr miał 3 miesiące. A no tak, i teraz żeśmy pracowali. No bardzo się cieszę. I to jest właśnie ta płyta, którą chciałbym panu przypomnieć na wspólną pracę. I zawsze wiedziałem, że operetka i ta uwertura, która tutaj jest, to jest muzyka, która wymaga niezwykłego kunsztu i niezwykle dobrego wykonania. Ta uwertura jest trudniejsza niż Coriolan. Tam jest takie miejsce w tej uwerturze. Ta ta ti ti tam pam pam ti ta ta ti ti i trzeba rękę spuścić do dołu. Ale tam zaraz będzie jak się spuści rękę to będzie. Jeżeli ta ręka nie w tym miejscu, no to kasza będzie. Tak się tego bałem. Wie pan co zrobiłem? Wynająłem orkiestrę, żeby się ćwiczyć. Na tym, jak to jest.
I tutaj mnóstwo takich rzeczy, temat. Tarotata pim, tiridididim, tarotadetam, tarotadetam, tim tam param. I ile tego, ile tego. Czyli można taki egzamin zrobić dla muzyków. Proszę zagrać jedną nutę z tego utworu. I proszę powiedzieć, proszę zagrać następną nutę. Kiedy ona będzie? Tylko tyle. Kiedy następna nuta jest? I to jest określenie temperamentu. Dla dyrygenta egzamin. Proszę zrobić, żeby no, podnieść szklankę tutaj. O, szklanka stoi. Biorę. To jest ruch przygotowawczy. Biorę szklankę. Proszę zrobić tak. Proszę spuścić rękę i ja zaśpiewam. Ty. Czy ręka się zatrzyma, czy będzie tu? Bo ty. Tu jest, w górze. Ty. Proszę zatrzymać na dole, kiedy orkiestra gra. Tylko tyle. Jeżeli się zatrzyma, talent dyrygencki. Jeżeli w górze latają nam wszystkim ręce. Takie proste, ale co? Ale tutaj właśnie... Dobrze. A tutaj mistrzowsko, żeśmy to... Chcieliśmy, tak. 64 próby muzyczne zrobiliśmy tego spektaklu. O, no to tak powinno być. Dlatego, tak. Że maestro twierdził, że to jest tak trudny utwór, jednocześnie jest... Ariadeli, tak. Że tutaj te dwie sprzeczności, żeby pogodzić... One muszą być zgrane. No bardzo się cieszę, bo tak powinno być w zasadzie. Tylko w życiu no, czas goni, no, nie zawsze on jest. Także maestro, ja w imieniu słuchaczy bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Bardzo dziękuję. Była to dla nas wielka przyjemność gościć maestra. Dla mnie też. Który no jest dla wielu ikoną polskiej kultury i chciałbym, żeby tak pozostało. I, bardzo serdecznie i dziękuję. Na to, dyrektorze, na to 85 energia jest jeszcze? Jest. Dziękuję bardzo. Dziękuję uprzejmie.